Mam nadzieję, że yy, nie zanudzę Państwa, pomnę na taki wpis, który kiedyś przeczytałem na stoliku w sali studenckiej. Było napisane tak. W tym miejscu z nudów marli studenci. Cześć ich pamięci. E, więc e, pomny na to, żeby nie zanudzić towarzystwa, e, chciałbym mówić w miarę krótko, pozostawić Państwa e, z pewnymi myślami, które tutaj e, rzucę. E, I, e, no, oczywiście, zachęcić do. Lektury mojej ostatniej książki, która tym się różni od szeregu innych, że została napisana dość prostym językiem, z myślą o tym, żeby pewne spostrzeżenia, które w niej zawarłem, trafiły pod strzech. Bardzo dziękuję za to, że Państwo tutaj są, bo takie moje doświadczenie z tego typu spotkań. Wskazuje, że przychodzi może nie, nie za dużo ludzi, ale są to za, zawsze osoby heroiczne i absolutna elita intelektualna. Na takie spotkania inni po prostu nie przychodzą, mają za mało motywacji, żeby przyjść. Proszę Państwa, ja nie chcę Państwa z tego miejsca czegoś uczyć. Tak mi się wydaje, że tutaj pod wieloma względami są osoby bardziej ode mnie doświadczone, mądrzejsze, które mają za sobą już bardzo ciekawe doświadczenia. Chciałem skierować natomiast inną propozycję. Zaprosić Państwa w pewną intelektualną podróż, w krainę myślenia. To jest bardzo Ciekawa podróż, ponieważ myślenie jest przede wszystkim cechą człowieka, cechą typowo ludzką. Kiedy przed wiekami Arystoteles chciał zdefiniować, kim jest niewolnik, stwierdził, że niewolnik to jest ten, który nie posługuje się rozumem. Gdyby zaczął używać rozumu, to stałby się człowiekiem wolnym. Tak tłumaczył tę rzeczywistość społeczną przed wiekami Arystoteles. Około 2000 lat później, po Arystotelesie, Błażej Pascal, witam panią doktor bardzo serdecznie. Błażej Pascal sformułował, Ważną myśl na temat etyki intelektu. Powiedział tak, cała nasza godność leży w myśli. Uczmy się zatem dobrze myśleć. Oto zasada moralna. Więc te dwa przekazy intelektualne od Arystotelesa i Paskala chciałbym, żeby stały się takim. Mottem dla naszego dzisiejszego spotkania. Pozwolą Państwo, że usiądę, będzie mi trochę łatwiej korzystać z moich notatek, które poczyniłem, a to dlatego, żeby właśnie Państwa nie zanudzać i mówić w sposób dość składny. Aczkolwiek nie, nie będę czytał. Proszę Państwa, tytuł mojego wystąpienia brzmi Globalna Zmiana, czyli śladami teorii spiskowych. Otóż tytuł ten nawiązuje oczywiście do książki Globalna Zmiana, ale jak Państwo zapewne wiedzą, często mówi się, słyszy, że właściwie jeśli mówimy o Globalnej zmianie, jakimś wielkim resecie czy czymkolwiek innym, co miałoby w tej chwili na wielką skalę zachodzić w świecie, to jest teoria spiskowa. Przyjrzyjmy się zatem tak zupełnie na chłodno najpierw temu, czym jest teoria spiskowa i jak ona jest opisywana w bardzo wielu publikacjach, które jej dotyczą. Otóż y, można by powiedzieć tak, że y, teoria spiskowa y, y, to jest próba wyjaśnienia genezy jakichś zdarzeń, przebiegu wydarzeń, sytuacji stojąca w opozycji do powszechnie uznawanej wersji, wynikająca z przeświadczenia o istnieniu spisku, y, czyli Działań zakamuflowanej grupy ludzi, które z, to działania zmierzają do osiągnięcia jakiegoś celu. W spojrzeniu na teorie spiskowe rysują się takie dwie przeciwstawne postawy. Jedna z tych postaw, tak z grubsza oczywiście to rysuje w tej chwili, to jest postawa optująca za tym, że w świecie nie ma spisków. Właściwie, że wszystko to, co nas spotyka, co się dzieje, można racjonalnie wyjaśnić i my nie potrzebujemy się dopatrywać w tym, co się dzieje jakiegoś drugiego, trzeciego dna. Wszystko jest tak, jak nam się to podaje, jak brzmi oficjalna narracja i, Właściwie nie ma się nad czym zastanawiać. Trzeba przyjąć tę wersję, która do nas dociera. Na antypodach sytuuje się postawa wręcz przeciwna. Według zwolenników tej opcji, wszystko, co się dzieje na świecie, a przynajmniej te wielkie wydarzenia, które wpływają na losy ogromnej ilości ludzi, podszyte jest działaniami spiskowymi. A więc na przykład u początków chrześcijaństwa był spisek pewnych ludzi, którzy chcieli coś załatwić dla siebie w historii, tak samo jak u początków innych wielkich relikii. U początków różnych przekształceń ekonomicznych, kulturowych i tak dalej. Są pewne spiski, które trzeba rozszyfrować i w związku z tym do tego się odnieść. No co myśleć o Takich próbach spojrzenia na rzeczywistość. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewne fakty, na, na to, co jest najpierw oczywistością, a potem spróbowali jeszcze te fakty zinterpretować. Otóż proszę Państwa, niewątpliwie spiski istnieją. Spisek to jest po prostu takie tajne, zazwyczaj nielegalne porozumienie. Jakiejś grupy osób, które mają wspólny cel. To jest po prostu taka nieformalna struktura polityczna, która podobnie jak partia, zmierza do określonego celu. Więc, tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy, w tej sali też możemy stać się grupą spiskową, żeby próbować zrealizować jakiś cel, na przykład przejąć władzę w tymże miasteczku. Możemy tak zrobić? Możemy. No inna sprawa, czy nam się to uda, ale możemy do tego dążyć. Więc historia zna sporo spisków no, na na życie jakichś wielkich polityków, wodzów, spisków dotyczących przejęcia władzy, spisków wielkich koncernów, no, na przykład jeszcze w latach 40. czy 50. przekonywano, ludzi, że palenie nie szkodzi, wręcz przeciwnie, wpływa dobrze na zdrowie palaczy i w związku z tym palenie jest jak najbardziej eleganckie i zdrowe. No dzisiaj, jak widzimy, opinie na ten temat są zupełnie inne, no ale niektórzy na tym spisku, znaczy konkretnie koncerny tytoniowe, całkiem nieźle zarobili. A zatem, jeśli w ten sposób spojrzymy na rzeczywistość, to oczywiście spiski istnieją. To jest niewątpliwy fakt. Ale co znajdziemy w literaturze dotyczącej teorii spiskowych? Ja sobie zadałem trud zajrzenia do niektórych publikacji na ten temat, bo literatura jest olbrzymia w różnych dziedzinach nauki. Z różnych aspektów patrzy się na to zjawisko. Niemniej, gdy czyta się różne opracowania dostępne na ten temat, zarówno książki, jak i artykuły w internecie, to można wyciągnąć pewne wnioski. Jaki jest, można powiedzieć, obraz teorii spiskowych w mediach i w poważnych opracowaniach naukowych? No Po pierwsze, w publikacjach na temat teorii spiskowych bardzo często mamy do czynienia z sytuacją taką, że samo to pojęcie jest przedstawiane bardzo niejasno. Właściwie niedokładnie nie wiadomo, o co chodzi. Kto by co nie powiedział, to krótko można to skwitować, że to jest teoria spiskowa. Wszystko można zaliczyć do teorii spiskowych. Jeśli coś mi się nie podoba, to. To najlepiej nazwać to teorią spiskową. Druga sprawa: ci, którzy piszą o teoriach spiskowych i podają ich przykłady, dokonują zazwyczaj bardzo arbitralnej selekcji faktów. To znaczy ośmieszają te fakty, które są dla nich niewygodne, Albo pomijają je zupełnie, natomiast eksponują fakty, które uważają za ważne, często, często zupełnie arbitralnie. Więc, na przykład, do teorii spiskowych należy stwierdzenie, że efektem zmasowanych szczepień Zwłaszcza dzieci i młodzieży, są choroby związane ze spektrum autyzmu. Koniec. To jest teoria spiskowa. Nie uzasadnia się tego w sposób poważny, nie bierze się pod uwagę szeregu danych, natomiast się zamyka dyskusję na ten temat właśnie w ten sposób. Następnie, mówiąc o teoriach spiskowych, ci, którzy je opisują, używają często różnego rodzaju ogólników. Na przykład takich, naukowy konsensus wskazuje na to, że ta teza jest teorią spiskową. Koniec co to jest naukowy konsensus? Nie wiadomo, to jest ogólnik, to jest rzucenie takiego sloganu, który nic nie wyjaśnia. W nauce nie ma właściwie konsensusu. Ja jeździłem na wiele konferencji naukowych i te konferencje mają, czy miały to do siebie, że ludzie się bardzo kłócili. Nie ma powszechnej zgody co, co do często bardzo podstawowych faktów w nauce. No, do bujek może nie dochodziło, ale bywały sytuacje takie, że, że rozjeżdżali się poróżnieni ze sobą. Nie ma czegoś takiego jak niepodważalne dowody naukowe. Oczywiście można pewne rzeczy próbować udowadniać, ale też próbuje się stale je podważać. Więc nauka jest w ciągłym rozwoju oczywiście ta poważna nauka. W pewnym zakresie musimy jej ufać, ale musimy mieć też krytyczny do niej stosunek. Następnie, ci, którzy mówią o to, teoriach spiskowych, operują też takim emocjonalnym językiem. To znaczy, to, co im się nie podoba, bez względu na to, czy to ma jakieś uzasadnienie, czy nie, po prostu odrzucają, bo, bo to im się nie podoba. A więc y, y, mają y, bardzo negatywny stosunek do nieoficjalnych wersji różnych wydarzeń. Emocjonalny stosunek, nie, nie ugruntowany już naukowo, tylko właśnie y, taki y, bardzo y, y, pozamerytoryczny. Y, y, dalej, y, piszący o y, y, teoriach y, y, spiskowych. Zazwyczaj też nie kwestionują w ogóle oficjalnych, niekiedy ewidentnie zmanipulowanych wersji wydarzeń. Przekaz oficjalny jest po prostu dla nich ex definicjone prawdziwy. To, że gdzieś coś zostało powtórzone po raz setny albo tysięczny, no to oczywiście sprawia, że, że jest to prawda. Kto to powtórzył, dlaczego, jakie ma tuby informacyjne, no w to się już nie wnika. Natomiast yy, yy, wszystko ma opierać się na takim przekonaniu, że no tak się mówi, tak się uważa, a więc yy, no to musi być prawda, bo jakżeby inaczej. Yy, dalej. Yy, autorzy piszący o teoriach spiskowych zachowują takie poczucie wyższości w stosunku do tych, którzy próbują. Yy, Budować inną wersję wydarzeń. No po prostu ci, którzy formują coś na kształt teorii spiskowych, to są niemądrzy, ograniczeni, źle życzą innym, brak im odpowiedniej wiedzy i tak dalej. No powinni się po prostu douczyć, czyli więcej słuchać tego, co przekazuje się im w telewizji, na oficjalnych stronach internetowych i tak dalej. No, niektórzy zwolennicy tych oficjalnych wersji wydarzeń, czyli ci piszący o teoriach spiskowych, mówią wręcz, że należy wprowadzić różne formy cenzury, aby teorie spiskowe się nie rozprzestrzeniały, ponieważ jest to bardzo niedobre dla ludzi. Takie wołanie o... Cenzurę też, gdy chodzi o rozprzestrzenianie się teorii spiskowych, wychodzi niekiedy nawet ze środowisk naukowych. No i oczywiście tutaj też można na przykład zadać pytanie, jakie jest źródło finansowania krytyków teorii spiskowych. Jak na przykład do internetu wejdziemy, to tam jest bardzo dużo materiałów o teoriach spiskowych na, na różnych stronach. Należałoby zapytać, no kto finansuje te strony albo te, te badania. Ja Państwu przeczytam tylko pewien fragment, który znalazłem. Mianowicie w internecie podano, że profesor Thomas Hill z University of Warwick. Przyglądał się językowi teorii spiskowych w oparciu o obszerny materiał. Dzięki takiemu podejściu, jego zdaniem możliwe będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że dana teoria staje się częścią światopoglądu spiskowego. Wnioski profesora Tomasa Hilla. Odnoszą się do aktualnych wydarzeń, y, takich jak pandemia, COVID-19 i przyjmowanie szczepionek, y, a także do widocznego obecnie, jak tłumaczy Hill, wzrostu dezinformacji. Y, Hill mówi tak: tu zacytuję jedno zdanie: Widzimy potencjalnie, potencjalne, katastrofalne konsekwencje. Spiskowego światopoglądu dla społeczeństwa, takie jak mniejsza liczba osób przyjmujących szczepienie. Koniec cytatu. Nie będę tego w tej chwili komentował, bo chciałbym przejść do kwestii następnej. Otóż. Jeśli mówimy o teorii spiskowej, to no, mówimy siłą rzeczy o, o pewnej teorii. Teorie spiskowe są takimi samymi teoriami jak wszystkie inne. Powstają na przykład teorie naukowe. Każdy sobie buduje też na, na własny użytek pewną teorię. No, na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że mąż od pewnego momentu mało czasu poświęca żonie. Wychodzi gdzieś z domu, późno wraca, nie odpowiada na telefony i tak dalej, i tak dalej. No i ona ma prawo budować sobie teorię na ten temat. No, może y, spotyka się z jakąś koleżanką, y, może chce się z nią rozstać, może już jej nie kocha i tak dalej, i tak dalej. Czyli buduje pewne uzasadnienie dla tego faktu. W oparciu o te dane, które posiada. Może być to uzasadnienie prawdziwe, ale może być też fałszywe. No, kiedy z, z nim porozmawiam, to okaże się, że, że on może rzeczywiście ma taki okres trudny w pracy, że ma inne potrzeby, że y, 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 ona y, go do końca nie rozumie i tak dalej, i tak no, dalej. Po prostu on jest mężczyzną, ona jest kobietą, mają zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. No ale pewna teoria powstaje, bo teoria jest. Y, Potrzebą człowieka, znaczy potrzebą człowieka jest rozumienie. Jeśli człowiek czegoś nie rozumie, to cierpi. To jest problemem człowieka, że on nie tylko zbiera informacje, zbiera wrażenia, gromadzi fakty, ale jeszcze próbuje je osadzić w jakiejś rozumnej całości. Po co? Żeby je właściwie po ludzku przeżywać. Na przykład, jeśli ktoś cierpi, przeżywa jakiś ból, to może do tego zjawiska podejść w różny sposób. No, cierpię, to jest straszne dla mnie, to, co mnie spotkało. To, to jest koniec mojego życia. Wszystko mi się wali. To jest jedno rozumienie, jakaś jedna teoria tego, że, że każde cierpienie, ka, każdy ból to jest ostateczne uderzenie w podstawy mojej egzystencji. No ale przecież mogę sobie też zbudować takie wyjaśnienie, że ból jest wpisany w ludzkie życie. Że po bólu przychodzi jakieś doświadczenie oddechu. Że właśnie ten ból o czymś mnie informuje. Owszem, no, mogę nawet... Powierzyć ten swój ból jakiejś wyższej istocie. Mogę potraktować go w kategoriach ekspiacji. Doszukiwać się jakiegoś głębszego sensu nadnaturalnego w tym, co mnie spotyka. I wtedy to jest zupełnie inaczej przeżywane cierpienie. A więc człowiek budując teorię na temat tego, co doświadcza. Pokazuje, że zachowuje się po ludzku. Zwierzęta żadnych teorii nie budują. One doświadczają po prostu rzeczywistości, albo im to odpowiada, albo od tego uciekają i tyle. A człowiek jest w stanie w sytuacji trudnej dla niego do zrozumienia wytrwać, ponieważ buduje pewną otoczkę intelektualną dla tego, co go spotyka. A więc jeśli, jeśli tak spojrzymy na tę rzeczywistość, to zadajmy sobie pytanie. Czy my jesteśmy w stanie rozpoznać pewne teorie spiskowe od, i odróżnić je od. No, takich teorii, które adekwatnie tłumaczą rzeczywistość. Od razu powiem, że nie jest to łatwe. Z różnych powodów nie jest łatwe, ponieważ sytuacja, w której znaleźliśmy się obecnie, jest wyjątkowa w historii ludzkości. To jest sytuacja, którą by można określić najkrócej jako Wyjątkowa w skali światowej polaryzacja kapitału, czy akumulacja kapitału. To znaczy, mamy z jednej strony bardzo bogatą grupę ludzi, o niewyobrażalnych majątkach. I z drugiej strony mamy ludzi znacznie Zdecydowaną większość, no, powiedzmy 90%, którzy są na ogół biedni albo ich majątność nie jest wielka. Jeszcze ileś lat temu to był taki stosunek 20 do 80, czyli te 20% mogło kupić to, co mieli ci zaliczani do 80%. Dzisiaj to jeszcze bardziej się spolar spolaryzowało. Więc nam jest trudno wejść w myślenie ludzi, którzy mają wszystko. No, jeśli ktoś ma wszystko, to może w jego świadomości zrodzić się taka myśl, że chciałby być Bogiem, czyli chciałby zapanować nad tym światem i teoretycznie jest to dla niego możliwe. Sytuacja finansowa i techniczna y, pozwala na to, żeby pacyfikować obecnie ogromne masy ludzi. Więc jeśli jest to możliwe, to niektórzy stwierdzają dlaczego tego nie zrobić. Oczywiście wymaga to szeregu zabiegów. Y, y, pierwszym takim y, Trudnym problemem, który należałoby przezwyciężyć i o tym głośno jest już w różnych oficjalnych dokumentach, na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest to, że no, ludzi do osaczenia jest za dużo. No, łatwiej jest panować powiedzmy nad taką populacją, która będzie liczyła pół miliarda, miliard, no, a nie nad taką, która liczy powiedzmy 9 miliard. Z tą całą resztą trzeba coś zrobić, bo jak ich jest dużo, to są niebezpieczni. I te działania depopulacyjne idą obecnie wieloma drogami. Bym powiedział, że są to takie działania twarde i miękkie. No do tych twardych należą na przykład różnego rodzaju wojny wzniecane. W różnych miejscach. Należą działania podejmowane przez koncerny farmaceutyczne. Należą działania związane na przykład z aborcją, eutanazją. No do tych miękkich natomiast kształtowanie postaw antyrodzinnych, preferowanie środowisk, LGBT w sposób sztuczny zupełnie. Takie środowiska zawsze były, tylko ich nigdy jakby nie, nie pokazywano jako szczególnie prześladowanych i domagających się jakichś wyjątkowych praw dla siebie. Kształtowanie też takich postaw, które no, wiążą się z atrakcyjnością eutanazji. No, bo to jest niewygodne dla firm ubezpieczeniowych chociażby. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy, mamy obecnie do czynienia z taką wielką akcją depopulacyjną, która przebiega w sposób twardy i przebiega jednocześnie w sposób miękki. To jest, to jest być może w tym wszystkim najgroźniejsze. Bo cóż może być groźniejszego niż spisek przeciw? Ludzkiemu życiu. I tu jest pewien taki ważny punkt rozpoznawczy. Czy to, co się dzieje obecnie, jest wynikiem jakichś tam przypadków, czy też mamy do czynienia z zaplanowaną akcją i to w skali globalnej? Jeśli kształtuje się zjawisko, które już Jan Paweł, właściwie Paweł VI, potem zanim Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci, to, to jest to już poważny problem, przed którym stanęła ludzkość. Ale jest jeszcze inny wyróżnik tego, co, co się dzieje, na co trzeba zwrócić uwagę. Mianowicie Żyjemy w takiej epoce, która ucieka od podstawowej wartości ludzkiej, jaką jest prawda. Na gruncie filozofii greckiej odkryto wartość prawdy. Znaczy, Grecy pokazali, że prawda to jest coś, co odkrywa się Umysłowi i oczom człowieka. Że on, on nie tworzy prawdy, tylko jakby prawda jest tym, co mu się objawia, i on prawdę może tylko przyjąć. Taki współczesny amerykański filozof Rorty twierdzi, że mamy do czynienia obecnie z bardzo niepokojącym zjawiskiem, mianowicie z totalitarną mentalnością ateńską, którą trzeba znieść. Ta totalitarna mentalność ateńska, jego zdaniem, właśnie polega na tym, że y, próbuje się narzucić komuś prawdę. Gdy tymczasem y, prawda to jest y, coś, co człowiek sobie wybiera. Efekt jakiegoś konsensusu, twierdzi Rorty. Coś, co y, dzisiaj jest takie, jutro jest inne. Nie ma jednej prawdy dla wszystkich. Jakim prawem ktoś jednemu mówi, co jest prawdą? No, nie, nie, nie możemy spotkać się na gruncie żadnej prawdy. No, jeśli przyjrzymy się temu zjawisku bliżej, to stwierdzamy po pierwsze, że skoro takie są kłótnie, spory wokół prawdy, to znaczy, że prawda jest trudna. Niekiedy y, trudno się dociera do pewnych prawd. No, podam Państwu taki y, y, bardzo oczywisty przykład. Y, y, dzisiaj chyba wszyscy się zgadzają, że Ziemia krąży wokół y, Słońca. Więc y, jesteśmy zwolennikami y, teorii heliocentrycznej. Y, ale pamiętajmy, że y, teoria Ptolemeusza. Obowiązywała w poważnych środowiskach naukowych przez 1300 lat. Nie od razu ludzie byli tacy genialni, uważali, że Ziemia krąży wokół Słońca. Owszem, byli tam jacyś Grecy starożytni, którzy próbowali to wykazywać, ale gdzieś te ich obliczenia zaginęły. Trzeba było czekać aż na Kopernika, żeby, żeby to udowodnił. Więc docieranie do pewnej prawdy, no, do, czy do różnych praw w sytuacji, kiedy jeszcze ten dostęp jest świadomie utrudniany, jest oczywiście trudne. Ale nie ma nic bardziej fascynującego według mnie niż poznawanie prawdy. Bo jeśli znamy prawdę i to w sposób taki maksymalistyczny, który nie dotyczy tylko tego, co mamy pod ręką, tego, co na dziś rozpoznawalne i ważne, ale tego, co dotyczy generalnie naszego życia, to wtedy zaczynamy zupełnie inaczej postępować. Nasze życie układa się w inny sposób. No. Y y Kiedyś Jan Paweł II został zapytany przez Andrę Frosarda, jakie zdanie uważa za najważniejsze w Ewangelii. No i Frossard przeżył pewne zaskoczenie, kiedy Jan Paweł II mu odpowiedział, że najważniejsze dla niego zdanie w Ewangelii brzmi: Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. To jest zdanie takie, które można powiedzieć, jest do zaakceptowania przez wszystkich. Nie, nie trzeba być chrześcijaninem, żeby z tym zdaniem się zgodzić. Dzisiaj mamy sytuację odwróconą, znaczy wolność jest na pierwszym miejscu, prawda na drugim. Czy właściwie prawda nie określa wolności działań ludzkich. I zaczynają się w związku z tym problemy. To, co prze, obserwowaliśmy przez ostatnie trzy y, lata, to jest y, w wielkiej mierze odejście od prawdy, y, o sytuacji, próba y, zaciemnienia y, rzeczywistości. Podkreślam to zaciemnienia rzeczywistości, bo tak naprawdę rzeczywistości nie da się zaciemnić w tym, w tym sensie, że, y, że prawda właśnie polega na. Bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością. Natomiast, jeśli ktoś zrywa kontakt z rzeczywistością, no to popada w sidło nieprawdy fałsz. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, może na, na dwie. Mianowicie, to, czy mamy do czynienia z teorią spiskową, czy też z prawdziwą teorią, czy taką, która opisuje rzeczywistość w sposób realny, też można odkryć poprzez to, czy działania podejmowane w związku z pewną narracją szanują godność osoby, czy też w nią uderzają. Nie ma nic ważniejszego niż godność i wartość osoby. Jeśli to zanegujemy, czyli ja mówiąc, zanegujemy prawdę o osobie, to właściwie możemy robić wszystko. To wtedy możemy się umówić, że niczym złym jest przerabianie ludzi na mydło. No przecież to jest stanie wtedy. Będziemy mieć tanio dużo mydła. Dlaczego tego nie robimy? No, były już takie historie przecież, wiemy o tym. U podstaw takich działań jest zagubienie prawdy, że człowiek, jakikolwiek by nie był, jest, jak mówią no, chociażby filozofowie z mojego środowiska, inaczej i wyżej. Nie da się go na coś wymienić. No, niektórzy dzisiaj mówią, no mamy człowieka starszego, schorowanego i mamy konia wyścigowego. Taki koń wyścigowy no, kosztuje różnie czasem, milion dolarów na przykład. No kogo bardziej warto ratować? Konia czy człowieka? Kto jest cenniejszy? No, za tym idą pewne konkretne działania, no, po prostu taki przerób ludzi, wykorzystywanie ludzi w różny sposób. Tam zupełnie się nie liczy godność osoby. Więc, czy za pewnymi działaniami stoi godność osoby, czy też nie, jeśli ta godność jest poniewierana, to wtedy mamy do czynienia zawsze z teorią zbrodniczą. A ci, którzy stoją mocno na gruncie godności osoby, nigdy nie mogą być nazwani szalonymi spiskowcami, bo godność osoby jest niepodważalna. I wreszcie, no, zawsze trzeba patrzeć na realne owoce. Pewnych działań. Na przykład owoce w sferze ekonomicznej, społecznej, politycznej. No czy to, co się dzieje, na przykład dobrze służy budowaniu bogactwa ludzi? Czy nie tracą na tym materialnie? Czy mocna pozostaje klasa średnia? A więc ta klasa, która warunkuje utrzymanie wolności w społeczeństwie, klasa ludzi niezależnych od, od władzy? Czy działania, które są podejmowane, umożliwiają swobodę polityczną? Czy oddziałują na Świadome kształtowanie przez ludzi społeczeństwa obywatelskiego? Czy też odwrotnie? Właśnie prowadzą do totalitaryzmu. No, chciałem powiedzieć tylko tyle, proszę Państwa, że to, z czym się ostatnio, w ostatnich latach spotykamy, wymaga trzeźwej oceny w oparciu o rozpoznawalne Wyraźnie fakty. Można do nich docierać, aczkolwiek, no właśnie, tak jak wspomniałem, to docieranie do rzeczywistości jest z różnych względów utrudnione. Więc zachęcam Państwa właśnie do takiego myślenia przede wszystkim o tym, co się dzieje. Na koniec powiem tak, że nie wszystkich przekonamy, nie wszystkich zmusimy do myślenia. Jakiś czas temu ukazała się książka pewnego, pewnego belgijskiego badacza, psychologa, zapomniałam jego nazwiska, ale książka nosi tytuł Psychologia Totalitaryzm. I odwołaniem do tej książki, która na razie jest tylko w języku angielskim, zakończę moje rozważania. Otóż autor tej książki stawia tezę, że w obliczu wszelkich totalitarnych zagrożeń, manipulacji, dążeń do przejęcia władzy nad ludźmi, kształtują się takie trzy grupy ludzi. Mianowicie jedna grupa no powiedzmy jakieś 30%, to są ci, którzy są skłonni uwierzyć we wszystko, co podadzą im media. No jeśli dzisiaj powiedzmy, powiedzą nam w telewizji, że w Rapperswilu jest 30 stopni ciepła i świeci słońce, to oni oczywiście nie, nie wyjrzą za okno, tylko przyjmą jako prawdę to, co usłyszeli w prognozie pogody. Ich się nie zmieni. Jest jakieś 60% ludzi, którzy nie za bardzo wiedzą, co się dzieje. Nie mają odwagi czasem zabrać głos, nie chce się im poszukiwać, ale, ale mają dobrą wolę. Znaczy, jeśli im podsunąć jakieś rozwiązanie, jakieś fakty, to, to są skłonni się z nimi zgodzić. I jest jeszcze taka najmniejsza grupa, od 5 do 10 procent to są ci, którzy rozumieją rzeczywistość i stoją bardzo mocno na jej gruncie, mimo że wokół jest ostrzał artyleryjski. I oni niosą przyszłość. Do nich należy przyszłość, bo oni stoją mocno na gruncie prawdy. Do nich ostatecznie przyjdą no, ci, właśnie, którzy tworzą tę grupę, powiedzmy 60%. Ci, którzy są w tej zdecydowanej mniejszości, to są ci, którzy wkładają kij w szprychy, mówiąc popularnie. Oni sprawiają, że totalitaryzm. Musi jednak uważać na swoje plany, zapędy. I dobrze, że tak się dzieje, bo muszą, trzeba tutaj przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że wciąż odżywają w świecie pewne totalitarne idee. Pamiętam, że jak chodziłem do szkoły średniej, to wciąż przejeżdżałem dwa razy dziennie obok takiego wielkiego baneru z napisem: Idee Lenina wiecznie żywe. Całkiem niedawno uświadomiłem sobie, że to jest prawda. To jest prawda. Znaczy, pewne totalitarne idee w różnej postaci, w innym przebraniu. Stale wracają. No ale jest też nadzieja pewna, bo mamy do, stale do czynienia z próbą budowania jakiejś utopii społecznej. A utopii zbudować się nie da. Powstaje tylko pytanie, jakie ofiary pociągnie ta kolejna utopia. No i to właśnie, żeby nie była ona okrutna żeby nie pociągnęła nie tylko milionów, ale miliardów ofiar, w dużej mierze zależy od tej grupki zdeterminowanych, którzy powiedzą, że tak dalej nie można, bo to po prostu kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, z realną rzeczywistością. To tyle, Dziękuję bardzo. zapraszam do Lektury.